Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Kroniki Martany Archolos, oczywiście modyfikacja do Gothica 2. Moi drodzy, idziemy w miejsce, gdzie ostatnio odblokowaliśmy sobie krąg teleportacyjny i będziemy się przenosić w okolice Bursztynowego Wybrzeża. Dzisiaj zaczynamy od zabijania krabów i sprawdzania... O Boże, ale tutaj coś dudni. I sprawdzania, co możemy znaleźć w tamtej okolicy. Oczywiście dalej robimy raport tropicieli, dla konkretnie Garrosa. Bursztynowe Wybrzeże. O kurde, co to za zasadzka jakaś? Ej! Marvin! Co to miało być? Marvin nie chciał mi wyjąć broni przez 15 sekund. Po pierwsze pytam się, co to była za zasadzka, a po drugie, dlaczego Marvin nie chciał mi wyjąć broni. I po trzecie, musimy się wyleczyć, zanim się tepnę. No, tego się nie spodziewałam. Właśnie, skoro będziemy przy Bursztynowym Wybrzeżu, to przy okazji zajrzymy do latarni morskiej. Ponieważ podobno można tam coś fajnego znaleźć, nie jest to duże miejsce, nie kryje się tam zbyt wiele. Dobra, najpierw wyleczymy się. W ogóle właśnie, obfity gulasz Marty, tak, on też nam daje siłę, więc może użyjemy jego. Siłę i życie. Wywar z grzybów i ziół. Kociołek rybaka. Dobra, myślę, że tak powinno być ok. I teraz idziemy do tej jaskini jeszcze raz. Tym razem się zapiszę, zanim się tepnę, żebyśmy nie tracili za wiele czasu. Nie myślałam, że ktoś nas zaskoczy, myślałam, że się przeteleportujemy bardzo ładnie, pięknie i w ogóle będzie super. No a tutaj niestety nie było tak fajnie, jak myślałam. Zróbmy F5 na szybko w tym miejscu. Nad nami jest oczywiście cieniostwór, no ale z cieniostworami to mi się wydaje, że my dalej nie mamy jakichś większych szans, dlatego może nie będę próbowała. Teleport jeszcze raz. Bursztynowe Wybrzeże. Rozerwę cię na kawałki. Płynę najpierw tego z łukiem, nie? No. Dobra, bo... Widzę, że gra tutaj bardzo ścina i mnie nie lubi. Ej! Jak mnie chciał obejść, widzieliście? Nie wiem nawet, co mu zebrałam, ale to wyglądało, jakby chłop chodził z łopatą. Teraz zobaczymy. Tak, to była łopata. Nie wiem, co oni chcieli tutaj robić, no ale... To jest chyba odpowiedni moment, żeby sobie zjeść kolejną rzecz do siły, czyli... Chociaż tutaj coś mam. Gulasz na winie też mamy, to niech będzie. Punkty trafień będziemy mieli. Te kluski są też do zjedzenia. Zupa rybna. I kotlety niech będą. Super, mamy teraz full HP. Możemy ruszać w dalszą drogę. No nie myślałam, że od razu na samym początku odcinka taki fail nas spotka. Dobrze, przejdziemy się w takim razie po plaży i zobaczymy, czy tutaj się coś nie zrespiło. Co jest do wybicia. Przed nami dalej jest też wejście do kanałów, oczywiście, natomiast z kanałami wolałabym jeszcze zaczekać. Podobno opłaca się popływać wokół tych wysepek, które tutaj widzimy w oddali, że podobno przy niektórych można coś znaleźć, natomiast wydaje mi się, że to takie miejsca, takie momenty do eksploracji zostawimy sobie na później. Ja się boję... O kuźwa. Tam jest wąż morski. O, fucken. I to zadanie jest już naprawdę trudniejsze i to widać, bo spotykamy naprawdę trudnych przeciwników. To jest taka chyba swoista, niestety, ale próba. Taki wąż morski to nie jest nic dobrego. Chociaż widzę, że teraz całkiem nieźle idzie. No ale jaszczur ognisty to raczej... To nie są przeciwnicy dla mnie. Te węże to jeszcze jakoś, ale... Kraby też jeszcze jakoś, ale ogniste jaszczurki to ja wątpię.
Będziemy musieli powiadomić Garrosa o tym. Mam nadzieję, że nie muszę tych jaszczurek wybijać. W teorii tych węży morskich też chyba nie muszę. Ale je to akurat mi się opłaca teraz, bo nie stanowią kłopotów. Mamy z nich oczywiście skórę, fajne rzeczy w sumie. Chodźmy też na te kraby. Chociaż widzę, że teraz zamiast krabów to jest tutaj więcej tych węży. Raczej żaden kłopot. Witam cię. Denerwuje mnie tylko parę takich rzeczy, wiecie. Mam jeszcze jeden ten smoczy ten, czy już nie mam? Mam jeszcze jeden. Dobra, siła plus 3. Wszystkie bonusy już mamy, że tak powiem, teraz wypite. Zostały nam tutaj kraby. I popłyniemy sobie w stronę latarni. Mam nadzieję, że tam coś fajnego znajdziemy. Podobno opłaca się tam w okolicy użyć chrząszczyka, więc użyjemy go. Nie wiem, czy z krabami się będziemy mieć lewo, prawo, czy do przodu. O Boż. Już żaden problem. To naprawdę jesteśmy już dużymi koksami, trzeba przyznać. Za niedługo trzeba będzie na bagnach poekspić. Jak mi wchodzą... Piękniej! Kolejny poziom! Naprawdę bardzo szybko. Chodź do mnie może, wiesz? No, super. Nowe wytyczne. Pozabiłem wszystkie morskie węże z bursztynowego wybrzeża, więc przez jakiś czas powinien być tu spokój. Muszę tylko powiedzieć o tym oczywiście Garrosowi. Jasne, no powiemy mu. Tutaj jest kolejny z tego, co widzę... O kuźwa, zombie. To nie jest raczej nic dobrego. Ale może coś ciekawego w tym kufrze jest na przykład. Zaryzykuję. Ała. Dobra, daje się obijać trochę bez sensu. Okej, z zombiaka niczego nie ma. Jest kuferek. Prawo. Prawo, lewo, lewo. Złoty świecznik, złoty talerz, stary zakrzywiony miecz, podzręczność oraz mikstura oddychania pod wodą. To wszystko? Tak, to wszystko. No, jeszcze jest tutaj oczywiście ryba. Dobra, jak widzicie, ten krab się niecierpliwi. Super. Wybiłam już tutaj chyba wszystko, co mogło tutaj żyć nieładnego. Tutaj jeszcze się przejdę i sprawdzę, czy czegoś nie ma. Jest otwierana muszla. Jest szczurek. Niech będzie. O, pięknie, mamy miód. I nawet jest patelnia. Dobra, to chyba wszystko, więc płyniemy na latarnię morską. Tutaj też jest łowisko, więc przy okazji sobie to ogarniemy. Pójdziemy do Garrosa za niedługo zdać mu raport. Natomiast najpierw jeszcze byśmy się wyleczyli, zanim popłyniemy. Nie rozumiem, dlaczego mi pokazuje, że ta broń jest niby lepsza. Może dlatego, że niby siły więcej wymaga. W sumie. Być może coś w tym jest. Dobra. To co? Robimy sobie F5 i wskakujemy do wody prosto. Na latarnię będziemy płynąć. Nareszcie latarnia. Kurde, po tylu odcinkach wreszcie postanowiłam odwiedzić latarnię. W ogóle wydaje mi się, że zejdzie nam z kronikami Emertany bardzo dużo czasu. To znaczy, na początku myślałam, że może się wyrobimy w 100 odcinków, coś takiego. Ale patrząc po naszym aktualnym tempie, które wydaje mi się i tak całkiem takie przyzwoite, no to raczej nie dobijemy. Raczej będzie więcej odcinków niż 100, ale zobaczymy, przekonamy się. Ten jest chyba 56.
No, coraz mniej zadań pobocznych. Wiecie, jak pociśniemy poboczne, a potem pociśniemy główne, no to wiadomo, jak to się skończy. Tutaj są w ogóle topielce. Nie spodziewałam się. Topielce to żaden kłopot, oczywiście. Nawet ten morski już nie jest problemem. Trochę expa. Sprawdźmy na szybko, czy niczego tutaj nie ma na dole na przykład. Wygląda, że nie ma. Tutaj coś jest, może gdzieś coś... nie? No to nie, wejdźmy wyżej, jeżeli Marvin mi pozwoli. Tylko chyba nie tędy za bardzo. To może wejdźmy jak cywilizowani ludzie, nie? Dobra. Tutaj coś jest, jakieś drzwi. Okej, tymi drzwiami wchodzimy do samej w sobie latarni. Mamy zwój światła. Podejrzany tasak kolejny. Łuk myśliwski. Mamy też drugie drzwi. Jakiś kuferek. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Złoto, strzała, ciachacz i rum. Zbieramy strzałę. Zaraz sobie zejdziemy jeszcze na dół, to znaczy na dół, tutaj, ponieważ w tym miejscu, nie w tym miejscu, tutaj jest wyrwa, która będzie idealna, żeby wejść sobie chrząszczykiem pod spód i zaraz to zrobimy. Tylko jeszcze na szybko przeszukamy, czy niczego tutaj nie ma. A już widać, że coś tu jest. Wino. Melonidas, to jest jakaś broń, stara moneta. Melonidas, sprawdźmy sobie to. O, broń pod zręczność, dwuręczna chyba. Dobra, sprawdźmy jeszcze na szybko tutaj. Tutaj też chyba niczego nie ma. Moglibyśmy może jeszcze spróbować sobie wejść na dach, czy nie za bardzo? Na dach to może nie, ale możemy wejść na górę latarni. Zanim wejdziemy tam na spód... A nie, nie wejdziemy sobie na górę latarni. Jestem ciekawa, czy na tym dachu niczego nie ma. Ach, pewnie nie ma. Dobra, to co? Korzystamy może z tego chrząszczyka. Na pewno mam jakiś zwój przemiany w chrząszcza, bo mi się kojarzy, że miałam, więc... Użyjmy, tylko jeszcze zanim to sprawdzę sobie, ile mam many, bo to będzie istotne. 27, dobra, to żaden problem. Chrząszczyk, chrząszczyk, chrząszczyk. Gdzie to jest? Tu cię mam. Siódemeczka. I wchodzimy. Nie? Jak to nie? To którędy? Może jakoś tędy? Ej, no bez jaj, podobno tutaj da się chrząszczem wejść. To jest niemożliwe, że nagle nie mogę. No wyrwa jak nic tam była. Ale nie wejdziemy tędy. To którędy ja mam wejść? Ej, no nie wiem. Bardzo dziwna sprawa. Ten chrząszczyk przecież to była taka podpowiedź dla nas. To jest w ogóle jaja topielców są.
Ej, no bez jaj. To po co mi ten chrząszczyk tutaj był? O Jezu, bez sensu. Czyli co, okazuje się, że w tej latarni kompletnie niczego nie ma? Bez sensu. Nie wiem, gdzie się zapisałam, ale skoro nie mogę chrząszczem wejść, no to pójdziemy stąd po prostu. Chociaż podobno jest tutaj gdzieś ukryty skarb, no i właśnie chrząszczem się tam można dostać, no ale... Ja tutaj niczego nie widzę, żadnego wejścia, nic. Także no trudno. Dobra, czyli to byłoby tyle, jeżeli chodzi o tą latarnię. Jak widzicie, nie było tutaj nic specjalnego. Myślę, że musimy teraz, wiadomo, przepłynąć się z powrotem i wrócić do Garrosa. Tak, zapisałam się, zanim użyłam chrząszcza. No tak, tam nie da się przejść. Chyba, że tutaj gdzieś na dole by się dało. Nie no, nie wydaje mi się. A takie pytanie, ja mogę te jaja zniszczyć, czy nie mogę za bardzo? Marvin, możesz wejść tutaj. Dziękuję. Niestety nie mogę. Szkoda, że nie zostało to, wiecie, jakby, wiecie, takie z automatu zrobione, że w momencie, gdy widzimy jakieś właśnie gniazda takie z jajami, to że możemy to niszczyć. To byłoby naprawdę świetne. No, ale mówi się trudno. Dobra. Płyniemy w takim razie z powrotem. Wydaje mi się, że moglibyśmy skorzystać w sumie z przewoźnika z jednej strony, bo on mógłby nas zabrać wtedy w okolice Kaczmy Helgi. A tam też mieliśmy parę rzeczy do zrobienia. W ogóle tutaj sobie pływa Grog. Już jest oczywiście zebrany przeze mnie. To wiecie co, to może tak zróbmy, żebyśmy skorzystali z przewoźnika i zrobili zadanie dla Adelarda związane z tą całą kradzieżą u Herczmy w tym, w knajpie. To jest ten dziwny rybak, tak? Tak, jego ciało jakimś cudem dalej nie zniknęło. No cóż, Duncan, bo ty tutaj prawdopodobnie przy sieciach coś robisz. Nie, tym razem nie. Weź mnie, zabierz do stoczni? Nie, do portu. Do portu i ogarniemy coś tutaj, w tym porcie. Jak widzicie, zrobił się już wieczór. No ale my mamy... O matko, jak się ciało gra. My mamy się zająć właśnie sprawą inną. Czyli tutaj związaną z Helgą. Tutaj ktoś jest. Neville. Hej, ty. Nie rozmawiałam z nim jeszcze. Hej, jak leci? Rozprostowuję kości, a na co ci to wygląda, chłopcze? Muszę być sprawny, jeśli mam znów wypłynąć w morze. Może tym razem uda mi się cokolwiek złowić. W czym problem? A w tym, że musiałem porzucić swoje ulubione miejsce połowu. Od dawna łowiłem przy starej latarni. Pewnego dnia przypłynęło tam dwóch nowych rybaków. Początkowo dobrze się dogadywaliśmy. Miejsca dla każdego było dosyć. Ale potem mnie pogodzili i teraz muszę szukać nowego miejsca. Pogodziłem się z tym i nie chcę już tam wracać. Jednak doskwiera mi pewien brak. Dziwne, bo ja tam byłam i tam nikogo nie było, stary. To czego ci brakuje? Widzisz, Marco, jeden z rybaków, był tak uprzejmy, że raczył mnie kilkukrotnie poczęstować skrętem. Diabelstwo było mocne, ale czułem się po nim wybornie. Niestety, nie każdy podziela entuzjazm w stosunku do takich towarów. Ci służbiści ze straży są gotowi skonfiskować nawet najmniejszego skręta, a jak mają zły humor, to i do aresztu mogą cię zaciągnąć. Marco pewnie uważał, że wygadałem komuś o jego zielu. Dlatego mnie przegonił, sam rozumiesz. Mhm. To co mogę zrobić? Tylko błagam, zachowaj dyskretność. Zobacz, czy Marco jest nadal w latarni. A jeżeli jest, to przynieś mi paczkę ziela albo więcej, jak dasz radę. No dobra. Oczywiście my wiemy, jak tam trafić. Więc może nie będę pytać. Z tego, co mi się wydaje, to Helga nam nic nie powie. Przynajmniej jak ostatnio u niej byłam, to nic właśnie nie chciała powiedzieć.
Musimy chyba porozmawiać z ludźmi. Tacy muzykanci to raczej mi nie powiedzą wiele. Tutaj był jeden gościu kiedyś, ale widzę, że go nie ma. Tak mi się właśnie wydawało. Dobra, wiecie co? Może sprawdźmy sobie dziennik. Zakopane skarby. Kto jest kim? To nie twoje to było chyba. Mam udać się do piwnicy jej lokalu. A gdzie ona ma piwnicę? Ach, tu masz piwnicę. Tak? Nie mów. Nie mów, że o tym nie wiesz. Laska, gdzie ty masz piwnicę? Piwnica lokalów Helgi. Nie mogę zajmować się. Może jakoś jak wejdę tutaj na górę i potem odbiję, to dotrę? Nie no, piwnica to jest z reguły na dole, tak? Rekon, wej go. Tu jest chyba piwnica. Nie, to zwykły pokój. Dobra, to wiecie co? Może zejdźmy na dół i spróbujmy coś wykminić na dole. Skoro mowa o piwnicy, to znaczy, że musi być pod jej lokalem. Skoro nie ma wejścia w samym lokalu do piwnicy, to musi być gdzieś obok. Na przykład gdzieś tutaj na tyłach. Poczekaj chwilę, przyjacielu. Masz niebywałą okazję spróbować jednej z moich potraw. Z jakiej to okazji? A czy zawsze musi być okazja? Po prostu chcę, by mieszkańcy naszego miasta cieszyli się wybornym smakiem moich dań. Zostały mi dwie zupy. Mogę dać ci jedną. Pożywny gulasz według przepisu mojego dziadka lub zupa będąca moim własnym eksperymentem kulinarnym. Co wybierasz? Może gulasz? Starodawny gulasz. Proszę bardzo. Okej, okay, co ten gulasz daje? Starodawny gulasz. Jedną sztukę mam tego, więc nie powinno być łatwo, nie powinno być trudno znaleźć. Jest. Do punktów trafień. Wolałam to niż, wiecie, jakiś nowy eksperyment, to moglibyśmy żygnąć. Dobra, tu jest ryba, ser. To wygląda jakby była jakaś piwnica. Zejście do kanałów, drzwi. O, proszę bardzo, a co tutaj się dzieje? Czy to jest piwnica, o której była mowa? Chyba tak. Kim ty jesteś? Powiedz, że przysłał cię Adelard. Przysłał mnie Adelard. Chwała Adanosowi! Takiej kradzieży nigdy nie widziałem. Musiała się tutaj wedrzeć naprawdę duża grupa, bo zgarnęli aż 10 beczek. O kurde. Co? Dobrze policzyliście? Akurat jak każdy pracownik gildii potrafię dobrze liczyć. Zginęło 10 beczek piwa i sporo kufli. Dwóch naszych ludzi ruszyło już znalezionym tropem. Okej. Dlaczego zostałeś na miejscu? Ciągle sprawdzam, czy nie zniknęło coś jeszcze. Ale zdaje się, że spisałem już wszystko. No i ktoś musi pilnować, żeby tamta grupa nie wróciła po więcej. No tak. Gdzie udali się nasi ludzie? Jeden wszedł do kanałów. Wejście jest zaraz obok. Drugi pobiegł w kierunku burdelu. Ale dokąd skierował się później? Nie wiem. Właśnie się prawie udusiłam wodą. Jak chłop zszedł do kanałów, to on już kurwa nie żyje. Masz jakieś podejrzenia, kto to mógł zrobić? Podejrzanych jest sporo. Mieszkańcy dzielnicy Biedy pewnie nie mieli za co kupić sobie kufelka, więc ukradli. Niewykluczone, że mieli też wsparcie bardziej doświadczonych przestępców, ale to tylko moje domysły. Nie powinniśmy tyle gadać. Słuchaj, ja muszę tutaj zostać i pilnować piwnicy. Zajmiesz się przeszukiwaniem okolicy? Właśnie dlatego przysłał mnie Adelard. Znajdę je. Ty rób, co masz robić. Świetnie. Nie chciałbym wylecieć z powodu paru opróżnionych beczek piwa. Masz nadzieję? Chyba lepiej, gdybyśmy odzyskali je razem z zawartością. Nie jestem taki pewien. Gildia ma ostatnio sporo przeciwników, a powszechnie wiadomo, że Helga z nami współpracuje. Jeśli znajdziesz je pełne,
To będzie mogło oznaczać, że w tym wszystkim chodzi o sabotaż towaru, nie kradzież. Wiesz, jakieś otrucie, żeby pogrążyć Helgę, albo... Myślę, że piwo się kradnie w celu jego wypicia. Przesadzasz. Może. Po prostu jak się stresuję, to różne scenariusze mi przychodzą do głowy. Dobra, stary. Tak jeszcze przy okazji przejrzę, czy tutaj na pewno niczego nie ma. W ogóle laska ma naprawdę bardzo dużą piwnicę, no ale nie ma co się dziwić. Ja pierdolę, jak chłop zszedł do kanałów, tego już nie ma, nie? To nie twoje. Solis powiedział mi, że w piwnicy Helgi ukradziono 10 beczek piwa. Dobrze było, gdybym odzyskał chociaż połowę. Tropzer prowadził jednego do kanałów, a drugiego w okolice burdelu. Chociaż pewnie i tak będę musiał przeszukać całą dzielnicę. Czy gra naprawdę każe mi wchodzić do kanałów? W sumie jest trzeci rozdział. Obywatel, a może Amir coś widział? Nie, ale z Amirem możemy się pobić. A tutaj? Widzę, że niczego raczej nie ma, ale... Jest pochodnia, jakieś złoto. Nawet jakiś mały balkonik. Dobra, ale wiemy, że tutaj niczego ani nikogo nie ma. Jeden poszedł w stronę... No chyba musimy wejść do tych kanałów faktycznie. Jeszcze wejdę do środka, może tutaj... O! O, dotarłeś do miasta, świetnie. Miło widzieć. A to wejdź tutaj, jest fajnie. Nie myślałam, że go tutaj znajdę. Vlada, może ty coś wiesz? Nie, ale jeszcze cię nie okradłam. Obywatel, no raczej obywatel zwykły to nic mi nie powie. Pieter. Katia. Ambrozja. Hej, ty. A kto tutaj siedzi? Gamal. Co słychać? Nie widzisz. Okej. Dobra, no na górze raczej nikogo ani niczego nie ma, ale warto jest się rozejrzeć, bo nie powiem, może coś faktycznie da się tutaj znaleźć. Jak nie, to zejdziemy chyba do kanałów. Sofia. Robotnik. Dobra, no już nikogo tutaj ani niczego nie ma. Dobra. To co? Wchodzimy do kanałów? To miejsce jest takie creepy, że ja mam wrażenie, że my tego nie przeżyjemy. A tutaj, że Volkera też nic raczej nie wiem. A może coś tutaj? W tę stronę. To jest strażnik miejski, nie? Tak. Już! Widzisz, to nie było takie trudne. Chłopie, opanuj się. Dobra, u Helgi też nikogo ani niczego nie było. To co? Zostały nam chyba tylko i wyłącznie kanały. To nie będzie dobra przeprawa. Wiecie co? Weźmy sobie od razu pochodnie. Nie wiadomo, co tutaj żyje w środku. Wchodzimy. Tylko, że ja nawet nie mam mapy, więc się możemy łatwo zgubić. Ojejku. To nie będzie dobre, prawda? To będzie najgorsze, co ja zrobiłam w swoim... Czy to jest aligator? O kurwa. Dlaczego w kanałach żyją aligatory, ja się pytam? Kto to wymyślał? O, shit. Mamy pierwsze zwłoki. Drugie. Beczka z piwem. Piwo. Okej, rozumiem, że mamy teraz... Mamy jedną beczkę z piwem. Czyli co? One są po prostu w kanałach? Pogrzebacz. Spróbujmy, żeby się upewnić.
To nie twoje, mamy dwie beczki. Znalazłem dwie beczki w kanałach, zarówno złodzieje, jak i goniec nie skończyli najlepiej, bo zostali zaatakowani przez aligatory. Okej. Okay. Hamak w takim miejscu. Też to słyszeliście, że coś tu chlupło? Wiecie, jak to się skończy, nie? Ja to kliknę tą dźwignię i wpadnę. Aha, bo to była prowizoryczna winda. Dobra, wiecie co? Wyjdziemy na chwilę stąd. Bo chcę zobaczyć, czy mogę powiedzieć temu gościowi, że znalazłam beczki z piwem w kanałach. Ciekawi mnie, jak on na to na przykład zareaguje. No, najwyżej później jeszcze wejdziemy na chwilę do kanałów. Nie wydaje się już tam aż tak bardzo niebezpiecznie. Tylko nie rozumiem, co aligatory robią w kanałach pod miastem. Rozumiem jakieś, wiecie, szczury. Nie wiem, co jeszcze. Ale że aligator? To nie brzmi dobrze, ani nie wygląda dobrze. No nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, musimy najpierw przede wszystkim poczekać, aż się gra wczyta i spróbować porozmawiać z naszym kolegą po fachu. Zobaczymy, czy się czegoś dowiemy. Dobra, no w kanałach nie jest aż tak strasznie, jak myślałam. Co prawda teraz mi strasznie grę przycina. Ciekawi mnie, jak on zareaguje. Hej. A, nie mogę mu nic powiedzieć. Dobra. To wiecie, co mi się wydaje, że musimy dalej przetrząsać te kanały. Także no wracamy. Zjedziemy sobie tą windą na sam dół. Nie wiem, czy tam będzie bardziej niebezpiecznie, czy mniej niebezpiecznie, no ale musimy raczej spróbować. Myślałam, że gość jakoś zareaguje. Korzystając z okazji, no to właśnie powinniśmy te kanały odwiedzić. Coś tam chlupie na dole, naprawdę mi się to bardzo nie podoba. Tylko, że wypadałoby tam zjechać, a nie wiecie. A nie spadać, bo to się źle skończy. Trzeba przyznać, że kanały są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Idziemy na dół. Coś tu żyje? Na razie nie ma niczego. Dobra, mamy windę z powrotem. Ty, to są kurwa jacyś ludzie w środku. Dobra, bo ja tutaj widziałam kolejną beczkę chyba. Jakąś. Beczka z wodą. Tu są włóczędzy w kanałach. Przygotowałem zupę z nietoperza, ale sam nie zjem całej. Proszę, poczęstuj się. Dlaczego dajesz mi zupę? Musimy być dla siebie mili, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Zresztą, co złego może zrobić ci zupa z nietoperza? Stary! Ty się jeszcze pytasz, to jest Degory. A co wy tutaj robicie? Mieszkamy. Odejdź stąd, albo stanie ci się krzywda. Spokojnie, nie szukam zwady. Zwyczajnie dziwi mnie widok ludzi w kanałach. A gdzie mieliśmy się podziać? W mieście nas przepędzali z kąta w kąt. Nikt nam nie chciał pomóc. Lepszy taki dach nad głową niż żaden. Mhm. Dlaczego nie poszukacie jakiejś pracy? Szukamy. Myślisz, że cały dzień siedzimy w tej ciemności? Problem polega na tym, że nikt nawet nie chce z nami rozmawiać. Ludzie albo nas unikają, albo przepędzają, gdzie tylko się pojawimy. Jesteśmy zdani sami na siebie. Od tego wszystkiego Giles zaczął wariować. Jak możecie żyć w takich warunkach? A co mamy według ciebie zrobić? Czekać, aż ktoś poderżnie nam gardło? Zacząć kraść? Może żyjemy jak szczury, ale zostaniemy porządnymi ludźmi. Okej, okay. Wiecie co?
Ja mam pomysł. Wrócimy się do miasta, na górę. Znaczy, dobra, jesteśmy w mieście. Ale wrócimy się na górę. Ponieważ tutaj kartograf miał do kupienia mapę kanałów, z tego co pamiętam. Ona nam się przyda, ponieważ jak widzicie, te kanały, one mają różne wyjścia, zejścia, wejścia. No i prawda jest taka, że może być kłopot z tym, żeby trafić tam, gdzie trzeba. Dlatego po prostu kupimy sobie mapę. I myślę, że w kolejnym odcinku będziemy tutaj po tych kanałach spacerować. Wydaje mi się, że to nie jest już aż tak niebezpieczne miejsce. Dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Nie udało nam się zbyt wiele zrobić. Oddamy zadanie do Garrosa. I wydaje mi się, że... Czy my coś jeszcze damy radę dzisiaj zrobić? Chyba nie za bardzo. Chyba niezbyt. Natomiast na pewno możemy oddać oczywiście zadanie. Mamy też parę punktów nauki, moglibyśmy je na coś przeznaczyć. Dalej przydałoby się nauczyć się alchemii oczywiście na wyższym poziomie, żebyśmy mogli dalej sobie na przykład siłę rozwijać. Dobra, teraz będzie się troszeczkę gra cięła, także wybaczcie, no ale to się wszystko musi rozruszać po tych kanałach jednak. Dobra. Okej, już jest swobodniej. Idziemy w takim razie najpierw do kartografa, a później pójdziemy sobie do tego, do Garrosa. Powiedzieć mu, że sprawa jest załatwiona i jak to wszystko wygląda. Czyli po prostu zdamy mu raport i na tym sobie dzisiaj zakończymy. A w kolejnym odcinku zrobimy właśnie jeszcze inne rzeczy, czyli... To już koniec, śmieciu! O co ci, chłopie, chodzi? O kurde, prawie mnie zabił jeszcze ten gościu. Kiepski tasak. Myślałam, że może ma przy sobie ten podejrzany. Dobra, tam się bujał jakiś obywatel. Dobra. Kurde, tylko do kartografa to ja powinnam inną drogą iść. To wiecie co? Lepszy pomysł mam. Chodźmy najpierw do Garrosa. Potem pójdziemy do kartografa. A potem właśnie myślę, że zakończymy sobie pod kanałami dzisiejszy film. No, mam taką przynajmniej nadzieję, że tak by to było dobrze zrobić. Nie wiem, czy tutaj jesteśmy w stanie jakieś zadania jeszcze znaleźć. Gdzie tutaj w mieście była tablica ogłoszeń? Bo to jest istotne, bo też moglibyśmy ją przeczytać i wtedy byśmy też wiedzieli, co jest do zrobienia. Chyba na placu była. To wiecie co, to chodźmy na szybko jeszcze. Czy on już chciał znowu ode mnie pieniądze? Tak. Jezu, wybaczcie, że tak tnie, ale to po tych kanałach taki spadek FPS-ów jest bardzo. Tutaj nie było tablicy ogłoszeń? A może była gdzieś na wejściu? Kurde, muszę się upewnić, no bo... Tak jak mówię, jest parę ogłoszeń też w mieście, przynajmniej powinno być. Tylko ja nie do końca właśnie pamiętam, gdzie tablica z ogłoszeniami się znajduje. No tutaj nie ma. Dobra, czy niepotrzebnie tutaj trochę przylazłam, no ale okej. No niech będzie, mówi się trudno. Nie podoba mi się też, że tak tnie, ale niestety. Myślę, czy coś jeszcze jest do zrobienia w tym miejscu? Chyba nie. Dobra, więc chodźmy w takim razie na szybko do gildii. W ogóle miałam powiedzieć, że będzie krótszy odcinek, a będzie trochę taki, jaki zwykle jest, czyli około tam 43-minutowy. No kurde, dzisiaj się naprawdę bardzo duży, powiem szczerze. Dobra, do Garrosa idziemy oczywiście z raportem. Mam nadzieję, że chłop nie śpi. O, niestety śpi. No dobrze, to nic. On chyba będzie tutaj na dole. Nie, na dole jest Ronia. Kurczę, znowu się pomyliłam niestety. Tutaj mają swoje. Cholera. Co tak, tu jest Otmar, Dima. Tutaj powinien być gdzieś Garros. Tu jest Adelard, a Garros jest po drugiej stronie. Sprawdziłem wszystko. Ile expa? I jak?
Trzeba coś w nich zmieniać? Jeśli chodzi o okolice wieży sygnałowej, wszystko jest w porządku. Ciągle kręci się tam pełno ścierwojadów i w sumie niewiele więcej. Gorzej zresztą. W lesie przy małej winnicy spotkałem trochę szkieletów. Pozbyłem się ich na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o bursztynowe wybrzeże, to zdaje się, że upodobały je sobie morskie węże. Załatwiłem wszystkie, które udało mi się wypatrzeć. Rozumiem. Zadbam o to, żeby instrukcje dla tropicieli zostały poprawione. Dobra robota, Marvin. Masz. Twoja nagroda. Dziękuję bardzo. Nowe wytyczne, zadanie wykonane. To co? Skoczymy jeszcze na szybko do tego kartografa, żeby nie było, że nie zrobiliśmy tego. I będziemy, chyba u niego się z wami pożegnam. Kolejny odcinek poświęcimy kanałom. Mam nadzieję, że dowiemy się tam czegoś więcej. Niestety nie znalazłam tego drugiego typa, którego szukałam. On niby poszedł gdzieś w okolice Mrocznych Tajemnic, ale no nie widziałam go nigdzie. Tamten jeden to wiemy, że go zeżarło, tak? Dobra, którędy najlepiej do kartografa iść? Chyba tędy. Tędy i... dalej na wprost. Chociaż nie, wiecie co, tędy będzie wygodniej. Przez miejsce posterunku straży przejść. To przecież oczywiste. Mimo wszystko i tak chyba udało się sporo zrobić. Trochę podekspiliśmy dzisiaj, pobiliśmy parę bestii. W ostatnim odcinku też w sumie pobiliśmy sporo potworów. Powiedziałabym, że nawet więcej się udało zrobić poprzednio niż dziś. No ale przynajmniej mamy jednego questa oddanego. No i co? I idziemy w stronę naszego kochanego kartografa. Chyba się nie pomyliłam. Chyba faktycznie on ma naszą mapę do kupna. Tutaj pani kurtyzana stoi. Wydaje mi się, że jej wcześniej tutaj nie było. Witaj! Chyba jeszcze za 100 sztuk złota. Nie. Zaczekaj. Dla kogoś takie 50. Potrzebujesz złota? Cóż, takie historie zabijają klimat. Wróćmy do przyjemniejszych tematów. Masz problemy finansowe? Ja tak, ale najbardziej mi z nimi pomożesz, gdy skorzystasz z mojej oferty. Ile złota potrzebujesz? Ależ jesteś uparty. Ile? No dobra. 500 sztuk złota. Tyle potrzebuję. Zadowolony? O kurde. Następnym razem takie zdradzanie szczegółów będzie w cenie normalnej usługi. Ej, no dać jej czy nie dać? A masz. 500 sztuk złota jest twoje. Chyba oszalałeś. Weź te pieniądze i zrób sobie dzień wolny. Zasłużyłaś na to. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję, dziękuję. Okej, chyba się ubierze. Tak. Ale masz ładną w sumie kieckę. Dobra, nieważne. Widzieliście, ile expa za to było? No, opłaca się czasami ludziom pomagać i wywalać niby kupę kasy. Panie kartografie, bo ja potrzebuję mapy od ciebie. Zapomniałam, że masz na imię Ludwik. Hej. Pokaż mi swoje mapy. Pokaż. Masz mapę kanałów, na pewno masz, masz. Dobra. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał. Nie wiem, w którym momencie ja mam się zapisać. Chyba... tutaj. Dobra. Trzymajcie się. No i co? I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!